Chuj nie był tutaj, ja będę kurwa tutaj, rozumiecie to? Dreaming of Vanilla. Ej, wiesz co, ja pewnie, tak byłem u Lańcem kiedyś i teraz mam tyle skóry. Ale w okazji nie byłeś. Nie był nigdy u Lańcem, tylko myślę, że jest u Lańcem. No. Znaczy, ja po Kingu i bardzo dużo... Byłem u Lańcem, jak bardzo się nie było, w sensie dlaczego... Bo każdy mówi, że dużo przy tym, no zajebiście. Przez rok temu byłem u Lańcem. No. A w sumie przytyłeś. Znaczy, no bo po mnie widać, bo ja byłem bardzo cudowny. Ale wiesz, nie przytyłeś tylko po prostu dorosłych, nie? Bo nie można na streamie też pokazywać. Jak nie można? A golisz to? Nie. Weź to ogól. Weź to ogól, no. Jak nie można? No. No. Po chuj. Czego nie można? Dobra, to jest Aśka, to dobra, że... oni pomyślą, że coś innego pokazuję, kurwa. Że koszulkę, można koszulkę zdejmować na streamie. Ja pierdo. Weź to ogól, kurwa. Ale nie, no. Ale czek, dolicie jaka czy nie? No to jest chyba oczywiste, panie. No tak, oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak. Byłeś? Okazjonalnie. A bo Kinga przyjeżdża. Okazjonalnie, bo... Ale to... A, szczerze? Kto goli jajka, jeśli nie ma kobiety? Znaczy... No tak, no... Nie, to jest czysty komfort, to tak. To jest drugie... Tak, zgadzam się z tobą. Bo ale ja jajka nie potrzymasz tak bardzo. Co plujesz? Co plujesz, kurwa? A Jezu siebie to może. Dobra, to się nie usłyszy. Ja to jeszcze wygadamy w ogóle. Nie, ale szczerze. Wypada golić jajka. Nie sądzisz, Asia? Wypada. No wypada. No oczywiście, że wypada. A wiecie, że jak się ogoli jajka, to penis wydaje się większy? Wiem. Kurwa, Aśka. Remek, ty golisz, co? Sami powiedziałem. Ja już dzisiaj mówiłam, Remek ma 30 lat. No, wydaje się większy. No wydaje się większy. A no, się, nie, no tak nie jest, a to z iluzją. No nie sądzisz. No nie wiem. Ja nie narzekam. Jankos, tyle zarobiłem przez cały swój rok z donate'u przez streamowania. Jest to dużo? No! To jest mało. Nie? To jest mało. Uwierz mi, że jak na polskim okresie to jest jeszcze mało. I to jest tylko z donate'u! To jest tylko z donate'u. To jest dużo! Ej, jakiś chłopaczek mi wysłał 2 dolarki, tak? Cicho, kurwa, nic nie wysłał. Kurwa, ale czysto jebany tym pazurami. Weź obecno. O, a! Boli. No, ale no. Kurwa, jak miałem mnie kur... to by cię zrobił. Cicho. Ja nigdy nie miałem nic do Lisa i sobie miałem... Tak, no, też inaczej. Daj mi powiedzieć. A pośniaty? Dobra. Ja zawsze miałem dobre z nim stosunki, że nie hejtowaliśmy się, Elanach i takie tam, ale może jakby macie jakieś problemy, to wyjaśnijcie sobie, no. Ja pierdolę, ja miałem znaleźć, ale i mój! Dobra, masz tą kluczaczkę, to zbieraj. Ja pierdolę, jak oczali, jebany kurde. Cicho, nie zbiło się, tak? Masz mokre skarpetki? Asiu, trzymaj. Nie, z wódka się wydało. Dobra, w każdym razie, naprawdę. Ej, czemu tu uciekasz w ogóle? Ja miałem strasznie odrazę strzelać Lisa. W momencie, w którym zaczął mnie hejtować, to się wszystko zmieniło. O kurwa, ej cio. Trzeba pozbierać kawałki chyba. O nie. No cicho, mamy kolejny, spokojnie, kurwa, w ogóle, co ty myślisz, że zrobiłeś? Ja kitu nic się nie stało, backup kit. Nie, szczerze? To co zrobiłeś jest bardzo pozytywne dla ilości widzów na kanale. A nie, co robiłem? Nie, co robiłem? Bo jest to, bo jeszcze zmieniłem 24 prawie wszystkie gimnazjaliści, wszyscy gimnazjaliści śpią. Ej, jeszcze jedną żubrówkę czarną, chodzi jak mali. Dobra, żubrówkę czarną. Masz kartę, no? Nie. Chyba, że chciałem tę kartę. Pan tak. Lecia. Hej, bo kurwa, patrz na to. Donaj 50 złotych! Wow, donaj 50 złotych! Jaki komentarz? Aśka. Daj się donaj, no. Tak. Wow, należy się. Ja tak nie zrobię. Wow. Ja to zrobię, no ale cóż. Powiem tak, nie? Za ciebie. Ej, nie, za ciebie. Za ciebie. Nic nie przyniosłem, ale byłem w związku z liście. Biorę swoją czapkę. Dobra, słuchajcie. Nie sam mnie. Czemu? Szczerze, ja już to, co chciałem osiągnąć w tym e-sporcie, czyli być pseudoznanym, mimo tego krzyk obecnego hejtu, który jest na mnie, jestem szczęśliwy. Ale dalej próbuję, jestem jakieś polskie turnieje. Ale nie, my nie musimy. Nie. Słuchaj, ja ci powiem, dlaczego te polskie turnieje są. Jak będę lepiej. To jest po to, żeby odczuć ten taki kurwa competitive spirit, który występuje, żeby kurwa powalczyć. Ale na solo, wchodzę w solo kolejkę, kurwa, a 5 sekund, planka, spróbuję, kurwa, 0-1, jebałem, wyjebałem. Nie mów o gangplanku, bo mi się przypomina, kurwa, i jem tego, kolon. Nie mów o gangplanku, bo mi się chce pić. Nie mów
Nie poron tak, tak? Piem powiem coś, okej? Okay? Piem tam coś. Ale pijemy za cielem. To spoko. Mi się przypomina Gangplank, który kopał kurwa chłonę na screamach. Dlaczego na screamach byliśmy tak zajebiści? Byłem w stanie kurwa zajebać u niego kilkukrotnie grałem Gangplankiem. Bo ja pierdolę, strasznie mnie presji, bo nie było live streama, bo nie było to na stage'u. No bo nie było, no nie było to, co wiesz, stage'a. No. Tak ci tłumaczyli, ziomek. Ale mam rację. W sensie, granie polega to na tym, że rzeczywiście jak graliśmy... No w tym rokacie 2015 wszyscy grali inaczej na stage'u, nie? I to po prostu był szok. To był szok dla nas wszystkich. Szczerze? Kotwicz. To może być śmieszne dla was, ale nie śmieszne. Bo ja nie wiem jak on zaruchał, ale w każdym razie... Kurwa... Ej, szczerze? Szanuję za to, że może utrzymać rodzinę, kurwa? W taki sposób, naprawdę. Nie, naprawdę. Nie wyzywam. Dobra, ej, ale kurwa, ja bym coś od ciebie. Jeśli ty byś tak grał jak on, nogami, to kurwa byłbyś dobry. A kurwa, tak, dokładnie. Chujowy, że ja bym dobry. Słuchaj, on ma on biorą nogami i ma kurwa co? Przecież on tutaj będzie zajebisty. Ej, ale powiedziałeś przez chwilę, nie wiem jak on zaruchał, ale to było ale kurwa. Ale nie, dobrze, no właśnie. Inaczej, to jest po prostu, słuchaj, bo to jest tak jak, nie wiem, masz normalnego człowieka, nie wiesz jak człowiek żyje bez kurwa rąk. Nie wyobrażam sobie po prostu. Nie wyobrażam sobie. No. Ja w ogóle tu masz żadnej myśli tam myśli. Co? Masz tutaj. Po prostu, ja nie flipuję, okej? Okay? Nie wyobrażam sobie, to jestem kurwa naprawdę strasznie kurwa ciemnym człowiekiem. Inaczej, wiem jak to jest, śmiać się z tego, że haha, Steve się zastąpił. Ale nie potrafię sobie wyobrazić z tego, że śmiać się z tego, że kurwa haha nie mam rąk, jak Kotwicz to robi. I za to, kurwa szanuję, naprawdę. W chuj szanuję do to. Szanuję też. Bo wiem też, że śmianie się z tego czekają wymaga dużo energii, na przykład z tego powodu, że śmieję się z tego, że mi kurwa Steve wyjechał po kurwa roku. Ale to nie jest śmieszne, bo to życie. No. Powiem ci szczerze, Steve nigdy nie robił tych ciastek. Powiem ci szczerze, że Steve nigdy nie robił tych ciastek, okej? Okay? Janko. Pozwól. Steve, pierwsze trzy gry, totalnie zintował. Nie, bo kurwa nie zbudował tych typów. Ja tak grałem, bo to się kurwa stało. Pamiętasz, ja grałem urgotem i ludzie się śmiali, że ja grałem urgotem w tym tankie, nie? Jak mówiłem wcześniej, każdy popełnił swoje błędy. Tak. Moim zdaniem, Steve był dobrym graczem. Nie byłbym. Ale... Nie byłbym. Szanowni mówisz, okej? Czekaj. Kurwa. Według mnie Steve był za miły. Ty masz rację, tyle że ty też na topie nie prezentowałeś dużego poziomu. Tak. Ale ja kurwa na topie grałem 6 lat, a grałem kurwa 2 miesiące. Ale masz rację, tylko problem polega na tym, że jak tu mieliśmy ciebie na Steve'a, to nikt nie wiedział o tym, że Steve na scenie będzie grać słabo. Oprócz mnie, bo trzeba kurwa spytać o zdanie kurwa, czy... Powiem tak, wiesz co powiedziałem do Frapy, ale to nie jest żadna drama, totalnie nie jest. Wiesz co powiedziałem do Fly'a? Powiedziałem takie słowa, jak jeżeli wypierdolicie, to weźcie przynajmniej kogoś dobrego. A wy wzięliście kurwa z tym. Ale Boże, jaki żal. Ja znam ten mem, ja wypraszam ten mem. Dlatego, że moim zdaniem, jak widzieliśmy Steve'a, on prezentował się bardzo dobrze, a to jak wyszedł, tak wyszło. Słuchaj stary, to jest tak samo jak ja grałem chujowo w tym roku, Newkda grał chujowo, każdy z nas grał słabo. To nie było twój problem, ani to nie był Steve'a problem. Każdy z nas mógł dać z siebie więcej. A i to nie chodziło o kto jak próbował, to chodziło typowo o to, że graliśmy każdy słabo. No. I mogliśmy mieć ciebie, mnie, nieważne kogo byśmy wymienili, i tak byłoby chujowo. No. Więc to Steve moim zdaniem grał wtedy dobrze. Tylko że po prostu nie grał słabo. Ty grałeś na streamach dobrze, grałeś słabo. Ty grałeś na streamach dobrze, grałeś słabo. Następnie. Według mnie, no że mówię o jednej grze na fanatu. Pamiętasz ją? Co grałem urgotę?
Tak, pamiętam tą grę, bo Newtek grał... Przyznasz? Dobra, stary, ty grałeś Urgotem, Newtek grał kurwa Irelium. Czy ja mam tą grę traktować na poważnie? No. Ty grałeś Urgotem, a Newtek Irelium, stary. Ja dobrze zagrałem. Nie mam idzie. Czy uważasz, że źle zagrałem Urgotem? Nie, uważam, że dobrze zagrałeś, no ale co mam powiedzieć? Uważam, że po pierwsze... Dobra, no stary, miał 3 kile i się wyjebał, no i co? No? Po pierwsze, Steve... Intował, bo wy rozjebaliście najlepsze duo dżunglę top, jakie było w LCS-ie wtedy, nie? 18-0, pamiętasz? Huniego i Rainovera. Rozjebaliście ich. Po tym Steve się wypierdala 1-1. Oczywiście też mieliśmy i Redia na midzie, bo Newtekowi się wkręciło, że Faker grał i Redia na midzie, to on też musi. Pamiętasz? Nie uważasz, że Newtekowi się wkręcały piki, bo Faker nie grał? Wcale się Faker czuje, to ma sens. Ta Irelia na przykład, ona nam przegrała grę troszeczkę. Będę Urgotem, ja ją robię webinarium. Ludzie sobie memowali, nie? Że o, Wulajt jest tankiem, Wulajt zajebista postać dla niego, ale wtedy był w mecie Urgot, naprawdę był w mecie. Ja pamiętam, jak ty solowałeś chyba nawet u niego. No tak, ale... I wtedy... Największe ogniwisko. Dlatego teamfighta wygraliśmy. Ale zaczekaj. Ja mogę coś powiedzieć? Słuchaj, ty nie wiesz, jaki to jest uczuciem, okay? Ale pamiętasz, jak się czułeś, jak na przykład grał ten, jak to miał, ten Hightower, jak to miał, kurwa? Ralec. Jak się wymienili. Grał full lepiej? Tak samo dobrze. Ja się czułem tak, najgorzej się czułem, jak przegrałem tą grę, którą mam z Rykolem, bo tuż przed tym, jak zrykolowałem, to jest fajny kucik. Tak, ale słuchaj, to jest bardzo dobrze. Jak tuż przed tym, jak zrykolowałem i przegrałem grę samemu, to Jan Kos zrobił tego playa, że obronił niby tego backdoora, nie? Obronił tam trzech typów, zabił samemu. Mi się tak w chuj sumu to zrobiłem, pamiętam ten play, że tak podnosisz ręce, tak... To ja byłem, nie byłem, kurwa, a ja zajebiście! Nie, ale jak tu podniósł łapy, tak? Można na to na długo wsadzić. Aha, bo on się w chwilę się wyjebałeś. Tak. Ty podniósł jak tak ręce, mówię, ja przez chwilę zabiłem trzech typów, jak kończyli grę, a ten typ po prostu mnie zintował grę. Ja się tak twój... Pamiętasz mnie po tej grze, ja tam byłem. Nie przejmuj się. Słuchaj, każdy ma takie gry, ale w momencie, w którym zastępujesz gracza, który jest kurwa dobry, gracz, który jest albo na równi, albo słabszym, no, to jest chujowe. I to jego po prostu... Tak samo czułem się, jak zastanowiliście mnie kurwa Steven. Ja pierdolę. Muszę łódki. Ej, nie, ale zaczekaj. Nie, chwila. To jest kurwa... Kto słyszał o Steve'ie w momencie, w którym wszedł do roka? No kurwa kto? Czy ty? Nie. Czy Jakos? Nie. Co? Nie. Co, że najebany jestem? Nie. Słuchaj, Jakos. Masz kompletną rację. Nie, jeszcze powiem ci szczerze. Ale przecież ja to powiem. Inaczej. Czy Newtek w swoim blasku chwały w Rokacie był kurwa lepszy albo tak samo do Rega? Według mnie nie. Według mnie on był inaczej. Średni był. Mechanicznie, jak i kurwa to wnosi do drużyny. Moim zdaniem kurwa absolutnie nie. Nie słuchaj. Generalnie mechanicznie. Na najwyższym poziomie Newtek był lepszy. Nie był. Teamowo? Wydarzyło? Nie. Posłuchaj, dajmy to pewnie. Teamowo ty byłeś 10 razy lepszy. Tak. Ja się zgadzam. Tak. I jeszcze jest moja teoria, która głosi, że drużyna, która wygrywa spotkanie w LCS-ie, musi być fuj lepszy teamowo niż indywidualnie. Tak. To po pierwsze. A po drugie, mechanicznie Newtek nigdy nie zrobił aż takiego do replace'a, żeby go kurwa nas schajlowali rewitowo. Tak. Mimo, że Rewit jest jebanym lewackim portalem, który kurwa wychwyci najmniejszy kurwa outplay. I to kurwa zmienia cały sens. Nie był w stanie kurwa zrobić jakiegokolwiek place'a, mimo, że był niby mechanicznie lepszy. Pozdrawiam. On po prostu grał jak pizza. Bądźmy szczerzy. Można mówić, że na screamach. Ale scream to nie ma znaczenia. Ja na screamach jebałem chuniego jak jakąś kurwa szmatę. Ej, dobra, czekajmy. Chuni mu tutaj, nawet kurwa tutaj, rozumiecie kogo? Kurwa. Ja gram GTK-iem, a chuni grał Maokajem. A mówię, tak kurwa,
Ale pan i szwend młodzi. SKT, ej. On gra teraz w SKT One. Tak, on gra w SKT One. I słuchaj, może grać w SKT One, okej? Okay? Ale patrz, jest uważany za chujne fałszywego. Kurwa, SKT One membera. Prawda. Kurwa, co on robi? Ale mam bekę po prostu, bo chuj teraz jest SKT i ty tak mówisz, że o jebałem sobie chuj jego. Słuchaj, ale no to kurwa, sądzę, jak streamy wyglądały. Myślę, ich kurwa stampowali. Ale jebany szmaty. Ale... A wiesz czego? No dobra. Bo my przywieźliśmy prycer. Bo zawsze Kuni romował tym midalką. Na mida, pamiętacie? Kuni grał midalką. Tak. I on romuje na mida. O, i myśmy, na topi mida, tak? I myśmy kurwa, myśmy ich rozgryźli. I widzieliśmy, jak grają. I myśmy tak kurwa zgniętny, każdy jeden streamer, że wiedzieliśmy, jak to wygląda. Mogę coś powiedzieć? Wiesz dlaczego rozgryźliśmy kurwa Haniego? No. Bo przez kurwa 20 gier, jak się puszował na topie, to schodził na mida, tak, i rzucał nim dokładnie, tak. Przez 20 gier... Tak chamsko to on, nie? Tak. Ja pamiętam, jak to myśliłem, no. Pamiętam. Że kurwa, nie miałeś podjazdu. Ej, ale to było widać, że jest różnica, że on jest z Korei, niż z Europy, nie? Znaczy, ja nie mówię. Ale nie, szczerze? Ale bez obrazy. Nie. Słuchaj, ja w Docie nawet widziałem, że jestem chujem mechaniczny, jestem zajebisty kurwa w team fightach po zestaningu. Tak, ja zawsze go odpowiadam, jestem chujem oraz hitowania, ale jebać kurwa oraz hitting w momencie, w którym... Oraz hity kurwa, w którym... Ale w momencie, w którym kurwa po zestaningu wygrywa grę, bo jest tak fuj często. Czyli... Ale tam naprawdę... O mnie mówisz, co? Że pozycjonalnie wygrywa grę. Nie mówię o tobie, nie mówię sarkastycznie o tobie, kurwa moje po prostu jak to wygląda w competitive. W competitive, szczerze, są dwie drużyny, jest Faker, jest jakiś kurwa Crown. Kto jest lepszy mechanicznie w chuj? A powiedzmy to samo. Szczerze teraz? Byś tak powiedział? A rok temu? Bo znaczy, zależy. No nie wierzę w to, żebyś jak, tak sam powiedział. Ale zależy kiedy, bo jak zagrałem na Crowna, to przekonałem się, że jego dydol jest dość duży. Ale przed tym jak grałem na Crowna... Dobra, inaczej. Większość, zdecydowana większość jebanej społeczności mówi, że Faker jest zajebiszczy w chuj. Ale to, powiem tak, na takim poziomie, jakim są rozgrywane kurwa Worlds albo LCS, nie ma kompletnie znaczenia, kto jest lepszy mechanicznie. Naprawdę, nie ma. Chodź. Jak go schodzi? Tutaj. Tu? Mogę po prostu posiedzieć. Nie, chodź. Robimy pompki. Nie, ej nie. Wiem dlaczego? Bo ja nie ciszyłem o ja mogę biegać, ale nie mogę być pompek. Ja? Ja mogę. Ja nie robiłem niczego od kurwa roku. No. I co? Boisz się mnie? Nie, no boję się, aczkolwiek. Myślisz, że mnie pompek zrobił w ciebie? Co jest kurwa frajerze? No właśnie, dziadku na emeryturze? Dziadku byłem na emeryturze? Tak, dałem Sebex jeden fajny. Nigdy nie przegrałem na mini Sebexa. Nigdy. Czemu taki hejt na Sebexa, no? Bo mnie to boli, że wzięliście go. Bo ty masz Sebexa w tym. Bo mnie to boli, że wzięliście go, mimo że mnie kurwa znacie, naprawdę. Ale ja szanujesz Sebexa, bo ja wiem, tyle lat, co? Stara się. Ja wiem, że szanujesz. Ja szanuję w chuj Sebexa. Bo kurwa gra on sobie jedną solo kalekę i wbija to 10 razy, a w każdym razie... Dobra, nagraj. Panie, nagraj już. Pomki. Pompki. Nie. Panie, 20 pompek zrobić. 20 pompek. Nie zrobię. Zrobię. Ja zrobię. Zrobię ci max. Ja zrobię dwa. Jest. Zrobić? Kurwa jedną. Gola. Robię, dawaj, chodź kurwa. No dawaj. Idź tutaj, no. Co robisz kurwa? A to widać? No kurwa, ziomek. Tam. Nie będzie widać, nie będzie widać. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Siedem. Nie masz! Osiem. Wydaje mi się, że już to kiedyś... Dziewięć. Dziesięć. Dziesięć, tak jak powiedziałem. Tak? Tak. Patrz, ja robię trudniejsze pompki. Z dłuższego ciała. Tak, tak. Street workout. Tak, zajebiste. Ale weź chudę, kurwa, szczotru, ziomek. Ty pierdolisz. O kurwa, tak pierdolone. 17 sekund? 18. 18 sekund. 19. Tak. Dobra, sobie wolaj uciągaj tak. 18 sekund. 19 sekund. 20 sekund. 21. 20. 20 sekund? Nie, 20 pompek. A. Tak?
I teraz podnoszę zycznie. No. A czemu pokazujesz na mnie? No podnieś się! No podnieś się! No do góry, no bo co same góry, no? No dobrze. Co ty góra? Co? Patrz, teraz tak. Tyłek jak najniżej. Nie. Nie. Kurwa. Musisz być prosto tutaj. Czekaj, prosto. Tak. Czekaj. Zrób, który z was zrobi pompkę, oni dobra, zobaczą. Dobra, pomp. No zrób, no zrób. Okay. No. Dobra, ja mogę trzymać, no. Rób. Patrz. Zrób co szybko. Okej? Okay? Patrz. Nie zmieszam. Okej? Okay? Pa. No to są te pompki w bok. Jeszcze raz pokaż. Kurwa. No bo nie widziałem. Pa. Mogę się spierdzieć? No. No zrób pompkę, no kurwa, co się chodzi, my zrobiliśmy, ale, tak? Ale no właśnie, ja nie wiem jak, no. Okej, ja robię pompki tak, czekaj, tak się kładę tu. No. No nie wiem, kurwa, w sumie nie widzę stąd. No ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy... Dobra, chuj jest dobrze, whatever, jebasz to, chuj. Dobra, nikogo to nie obchodzi, naprawdę. Dobra, idziemy pić, chodź. No, też się zgadzam. Ale zrobię jeszcze jedno na... Idę się wylać, kurwa. Za co pijemy? Za ciebie. Tak, naprawdę. Tak. Za to... Nie, szczerze, chcę, żeby ja nie poznał do amerykańskiego zespołu i wstrzymał godzinę, kurwa, 24. Jak ja bym opowiedział swoją historię życia, to każdy mnie wyzywał od debili. Zrób kogoś. No to tak. Ej, stop. Dzwonię do bandera. Jeśli ty zadzwonisz, to mogę, ale jeśli ja to nie. Ej, siema. Lubisz pipę? Słuchaj, nie, dobra. Okej, okay, czekaj. Chwila, bander, siema, tutaj Overbow. Remigiusz. No siema. Słuchaj, jestem razem z Ulajtem i z Jankosem. Elo! I robimy go. No to przejdę się. Oskar, słuchaj, słyszysz mnie? Tu Jankos. Cześć, Misiek. Misiek, słuchaj. Oni cię nagrywają, także wszystko co powiesz jest na twoją odpowiedzialność. Ja ci to mówię w 100%, dlatego że pamiętam jak ty dzwoniłeś do mnie na Sylwestra i mi o tym nie powiedziałeś, chuju jebany. Wiem, ale byłem strasznie pijany. No widzisz to kurwa, to może znajdziesz się w naszej sytuacji. Okay, w każdym razie, chcemy ci zadać 2-3 pytania maksymalnie. I tutaj już daję do słuchawki pana Remigiusza. Co ja? A nie wiem o co pytać. Spytałeś, czy lubisz pipę. Dobra, Zawiesił się. O co mam chodzić? Znaczy, o co mam pytać? Nie wiem. O co mam pytać? Chcieliście dzwonić też, że nie. Słuchaj. Czat może by spytać. Wander, może nie oragan, ale 3. Twój czas spędzony w 2014 roku razem z Rokat był dobrym czasem. A to wtedy czas, jak był cały polski film, czy z Ulajem? Tak, cały polski. Kiedy wyzywałeś naszą drużynę i chciałeś wywołać Janko, to było naprawdę przyjemne. A, to zajebiście, dobra. A czy Rockout w 2015 roku był lepszy emocjonalnie względem 2014 roku Rockout? Emocjonalnie? Tak. Znaczy, czy warunki, inaczej. Warunki, które były w roku 2015, były lepsze od 2014. No jeżeli chodzi jakby o sytuację z mieszkaniem, no to chyba tak, bo tam mieszkałeś na twój pokój i tak dalej, nie jesteśmy u dziada. Tak. Ale... Ale no, tak. Teamowo, nie mieszkalnie. No mieliśmy chujowego coacha. No teamowo też było trochę gorzej, no i jeszcze nie byliśmy w całym polskim teamem, no więc te zmiany były na minus, chociaż nie, no nie wiem, ciężko. Dobra, teraz pytanie do Wojta. A dobrze się. Dobrze się tobie ze mną grało, czy nie? Ojeju.
dobrze się grało, dobrze, pewnie, bardzo przyjemnie. A czy uważasz, że zasługuję na LCS-a, czy nie? Czy jestem za chujowy i no? No wiesz, no teraz lepiej dla ciebie, bo on teraz się jest rozrasta i będzie tam w tych kilku miastach, tak? Więc no tak. Będę mógł znaleźć dobrą drużynę, ale wydaje mi się, że no nie, ciężko twierdzić. Znaczy, lepszy niż taki Hikiu albo Yuki, no chyba... Dobra, tak. Chwila. Wander. Dobra, Yuki albo nie, Hikiu, to wiadomo. Cio. Najważniejsze pytanie, okej? Okay? Ulaj. A czy Wander, sorry, przepraszam, Wander. Dlaczego jesteś łysy? Bo chciałem poczuć trochę wiatru na głowie. A, okej. Okay. Powiem tak, Wander, naprawdę, życzymy tobie w trójkę, Janko z Wander i ja, czyli Ulaj i ja. Zdrówka. No, no streamek jest na Overpoła. To się najbardziej nawali. Na kto mu? Gospodarz, kurwa. Co? Ej, Aśka. Kole? Ej, Overpoł, jak to odpowiedź na to, że Wander powiedział, że lupaj mu od piwie odpadasz? Wander, słuchaj. Nie. A czemu odpowiedziałeś, Remek? Na synie rzucam, mogę. Jak raz rzucił duszkami, to się dobrze nie skończyło. Siapki. Aś najbałeś. Aśka, nie. Aśka. Okej? Okay? Nie. Nie. Weź, jaki twój sub napisał, że telefon do Norberta Gierczaka. Tak? A co? Remek. Śmieszne, co? Nie śmieszne, nie okay. Mówię. Co? Nie? Nie zrobię tego? Nie rób tego. Daj telefon. Przestań. Norbert Gierczak. Nie, Xalda, spoko ziomek. Tylko myślał, że go nie lubię. Nie, no. Jebać Nerwalina. Nie, nie. Chodzi o to, że jebać dzwonienie w środku nocy okay. Do Nerwalina. Pierwsza w nocy, 45. Arkiem mi napisał, wstałem. Kurwa. Druga w nocy, wstałem. Lubisz kupę? Nie. No dobra, to jest tak.